Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Na boisku w Starych Bugaczowicach odbyła się kolejna już 18. edycja turnieju miast i gmin powiatu wałbrzyskiego. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje poszczególnych gmin, które konkurowały w kilkunastu konkurencjach, jakie przygotowali tegoroczni organizatorzy, czyli gmina Szczawno-Zdrój. Samorząd funkcjonuje już od wielu, wielu lat, a od 18 lat jest organizowany turniej i za każdym razem jest ta zabawa taka bardzo przyjemna. No dzisiaj może trochę było chłodno, ale mimo wszystko było fajnie. Najważniejsze jest to, że jeszcze gdzieś tam się kołacze ta chęć integracji, bycia razem. Szkoda, że nie wszyscy, bo to jest zawsze taki niedosyt. Myślę, że warto by było przywrócić ideę, którą myśmy kiedyś tutaj realizowali w Starych Bogaczowicach, biesiadę samorządową z okazji Dnia Samorządowca. Większość gmin powiatu wałbrzyskiego wzięło udział. Była fajna zabawa. Pogoda dopisała, bo nie padało, mimo że momentami wiaterek jest chłodny. Ale generalnie pozytywnie. No, wspaniała rywalizacja. Ja muszę powiedzieć szczerze, że wygraliśmy organizację kolejnego. Niestety spośród wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu wałbrzyskiego tym razem zabrakło aż trzech gmin, które nie wystawiły swoich reprezentacji na turnieju. Czarnego Boru zabrakło. No i Wałbrzycha, ale może to już inny powiat. Ja rozumiem, że to nie jest turniej aglomeracji, w związku z tym nie ma Wałbrzycha, to powiem to już tak przez taką złośliwość, ale na przykro, że akurat te gminy tutaj nie wystąpiły. Czyli 7 drużyn uczestniczyło, myślę, że konkurencje były bardzo ciekawe. Była taka fajna, wspaniała rywalizacja, bardzo wesoła. I to mi się właśnie bardzo podobało. Szkoda, że tych gmin nie było, ale to jest akurat zmartwienie tych gmin, które z nami tutaj nie wystąpiły. Większość konkurencji, z którymi zmagali się przedstawiciele gmin, były dosyć zabawne, na przykład rzut surowym jajem. Czy konkurencja o wdzięcznej nazwie wygryźć swojego szefa, gdzie zawodnik musiał tylko przy pomocy własnych zębów wygryźć podobiznę szefa swojej gminy w waflu? Patrzymy się na i wygryzamy jak najbardziej podobną za stoliczek, za stoliczek swojego szefa. Nie robimy dziurek, nie robimy dziurek, jemy tego wafla, jemy, tak, wafelki. Widzimy teraz, kto to w poniedziałek chodzi do szefa. Nie wiem, czy to przejmie. Proszę się przypatrzeć, może patrzymy na przyszłych szefów. Nie wiem, czy to ważne, panie burmistrzu, ale zjadłem pana wafla. Zrobiła, więc jeszcze chwilę. Mamy już pierwszego zwycięzcę. Proszę, Balim, ale pan Hausman by się ucieszył. Być może to wójt. Nasz pan burmistrz profila, chyba widzę. Jednak najbardziej emocjonująca była ostatnia konkurencja, która zmieniła całkowicie hierarchię zdobytych w pozostałych etapach zawodów punktów pod tajemniczą nazwą Weź Kopertę. 5 punktów dla Jeliny. Plus 5 dla Szczawna. Plus 45 dla Balina. Plus, nie widzę, 30 dla wójta Starych Bogaczowic. Dla Dycha, dla starostwa. Zapraszam do... Cóż, no zagadkowa była ostatnia konkurencja, która de facto przebudowała cały układ punktowy, prawda? Bo ci, co trafili największą liczbę punktów 45, no przeskakiwali tych, którzy byli przed tą konkurencją na wyższych miejscach. I to było bardzo ciekawe i do końca trzymające w napięciu. W ostatniej konkurencji niestety Weź Kopertę dostaliśmy tylko 10 punktów i dlatego... Po prostu zajęliśmy ostatnie miejsce. Jak
jak to taka konkurencja weź kopertę? Nie? No właśnie, to znaczy się, że nie bierzemy. Czasem można się napracować bez efektów, a znajdzie się koperta i widzi pan, jakie to może przetasowania zrobić. Ciekawostką tegorocznego turnieju miast i gmin jest to, że do tej pory to zwycięzca rywalizacji był organizatorem kolejnego turnieju. Tym razem jednak ten punkt uległ zmianie i to drużyna, która zajęła ostatnie miejsce, będzie gospodarzem przyszłorocznej rywalizacji. Organizatorem jest zawsze gmina, która wygrywa. W tym roku wprowadziliśmy, tak powiem, nowość, że organizatorem w przyszłym roku jest gmina albo powiat. To zależy, kto przegra. Wychodzi na to, że wynik jest taki, że w przyszłym roku powiat organizuje imprezę. Czyli tak naprawdę nie wiadomo gdzie? No nie wiadomo, zobaczymy. Może w Szczawnie zorganizuje powiat imprezę. Czekamy za rok, gdzie powiat zorganizuje. No właśnie, to jest zagadka. No właśnie, zgłosiłem propozycję dla zarządu powiatu, żeby w Mieroszowie był zorganizowany kolejny, już 19. turniej gmin powiatu wałbrzyskiego. Zobaczymy, gdzie zarząd powiatu, no przyszły zarząd powiatu zdecyduje, prawda, bo czekają nas wybory do powiatu ziemskiego w przyszłym roku, więc no, poczekamy na decyzję władz powiatu, gdzie wybiorą ten turniej zorganizować. Tu jednak miejsce pozostaje nadal zagadką i tajemnicą, ponieważ przegranym i jednocześnie wygranym zostało starostwo powiatowe, które kolejne zmagania może zorganizować w którejkolwiek gminie powiatu wałbrzyskiego. Oczywiście to nowe władze powiatu zdecydują, gdzie odbędzie się ten turniej. No, mam nadzieję, że właśnie odbędzie się gdzieś w jakiejś miejscowości czy gminie, która będzie chodziła w skład powiatu wałbrzyskiego. Mamy propozycję już w tej chwili dwóch gmin, gminy Jedlina i gminy Mieroszów, więc na pewno w którejś z tych gmin zorganizujemy, albo władze, przyszłe władze zorganizują ten turniej. Miejsce rywalizacji będzie jednak najprawdopodobniej określone już przez nowe władze powiatu wałbrzyskiego, ponieważ tylko do końca bieżącego roku obowiązywać będą granice obecnego powiatu ziemskiego. Rozpoczął się cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących nowej platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsze spotkanie adresowane było do małych i średnich przedsiębiorców oraz pracowników biur rachunkowych obsługujących firmy z regionu wałbrzyskiego. Portal informacyjny ZUS ruszył 14 czerwca tego roku. Dzięki niemu możliwy jest kontakt z zakładem drogą elektroniczną, pobranie potrzebnych nam wniosków czy sprawdzenie swoich danych. Pierwsze szkolenie miało przybliżyć obsługę platformy oraz sposobów rozliczania się za pomocą modułu e-płatnik. Trudno się chwalić, ale rzeczywiście jest to swojego rodzaju rewolucja. W tej chwili kilkadziesiąt wniosków różnego rodzaju można przez ten portal w ZUS-ie załatwić, nie wpatrując się osobiście do naszej placówki. Szkolenie adresowane było do przedsiębiorców zatrudniających do 100 pracowników oraz przedstawicieli biur rachunkowych. Następne warsztaty z obsługi portalu skierowane będą do świadczeniobiorców, czyli seniorów po 50 roku życia. Ono odbędzie się już w drugiej połowie września. Odbędą się one w bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu. To będzie specjalne spotkanie dedykowane właśnie osobom 50+, które nieco inaczej patrzą na te kontakty elektroniczne, ale bardzo się cieszymy, że również ta grupa naszych klientów jest zainteresowana takimi spotkaniami i tym rodzajem kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje szkolenia dla pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Spotkanie odbędzie się 22 i 23 listopada w siedzibie ZUS przy ulicy Kasztanowej 1. Zgłoszenia należy wysyłać do wrocławskiego oddziału zakładu. Więcej informacji pod numerem telefonu 74 64 97 370. W siódmej kolejce drugiej ligi Grupy Zachodniej Górnik Wałbrzych podejmował na własnym boisku drużynę Tura Turek. Przed tym spotkaniem zespół z Wałbrzycha miał na koncie 6 punktów i ujemny bilans bramkowy. Zatem wszyscy kibice, którzy zasiedli na krzesełkach wałbrzyskiego stadionu, byli pełni nadziei, że ich zespół zdobędzie kolejne 3 punkty. Po ciekawym początku, gdzie drużyna z Wałbrzycha mogła zdobyć bramkę, nastała nuda i cała gra w obydwu drużyn przeniosła się na środek boiska.
Najlepszą szansę na zdobycie gola mieli zawodnicy Tura Turek. Piłka bita z narożnika boiska po strzale głową trafiła w słupek bramki strzeżonej przez bramkarza Górnika. Potem tempo gry zdecydowanie się zmniejszyło i po kilku szansach, które można zliczyć na palcach jednej ręki, wynik spotkania nie uległ zmianie. Pod koniec pierwszej połowy wielką szansę na zdobycie pierwszego gola w meczu siódmej kolejki drugiej ligi mieli zawodnicy Górnika Wałbrzych. Piłka już wylądowała w siatce gospodarzy, ale sędzia dopatrzył się faulu w polu karnym naszego zawodnika, po czym został on za to przewinienie ukarany żółtą kartką. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem remisowym, a delikatnie poirytowani kibice zgromadzeni na stadionie czekali na rozwój sytuacji i goli w drugiej połowie meczu. Druga część spotkania miała przynieść więcej emocji i okazji na strzelenie bramki. I tak również było. Już na początku kilka szans zmarnował klub z Turka, który niecelnie strzelał na bramkę rywali. Górnik podniósł rękawice i pokazał, że w tym meczu to on jest górą. A stało się to w 76 minucie, gdzie po zamieszaniu w polu karnym i złej postawie obrońców do bramki Tura z bliskiej odległości trafił Dariusz Michalak. Kilka minut później powinno być 2-0 dla Górnika, lecz strzał z rzutu karnego wybronił bramkarz przyjezdnych. Do końca spotkania akcja toczyła się w środku boiska, tak samo jak w pierwszej połowie meczu. Kilka dobrych sytuacji mieli zawodnicy z Wałbrzycha, lecz nie potrafili ich wykorzystać i nie zdołali zdobyć drugiej bramki. Trener gości nie był zadowolony z postawy swojego zespołu, a wygraną Górników definiuje przypadkiem i złą grą obrońców przy stracie bramki drużyny z Turka. Szczerze, nie graliśmy źle. My w pierwszej połowie stworzyliśmy sobie dwie groźne sytuacje po stałych fragmentach gry. Kto wie, gdybyśmy strzelili, może bramkę, mecz potoczyłby się inaczej. Zresztą w pierwszej połowie jedna i druga zespół stwarzały sobie tylko sytuacje po stałych fragmentach gry. W drugiej połowie więcej strzałów i zdecydowanie więcej determinacji takiego cwaniactwa wykazała drużyna Górnika. Strzeli bramkę na 1-0 powiem szczerze, katastrofalnym błędzie, gdzie piłka została wybita ze stałego fragmentu gry raz, później wróciła w pole karne, znalazło się dwóch zawodników bez krycia. Nie wiem, jak to się mogło stać. No a później konsekwencją tego naszego chaosu był rzut karny, na szczęście obroniony przez Michała Kołbę. Staraliśmy się do końca gdzieś tam rzucić się do ataku. Kontry Górnika były groźne. No nie udało się i wracamy z minami kwaśnymi do domu. Powiem szczerze, podobało mi się dwóch napastników, mają groźne stałe fragmenty gry. No na pewno grają inaczej u siebie, inaczej na wyjeździe, to także jeżeli ja widzę zespół, który gra u siebie, na pewno gdzieś są zadziorni, tak to bym powiedział, walczą o każdą piłkę, taki mają charakter i to przynosi im punkty. Przypominamy, że kolejny mecz zespołu Górnika to wyjazd do Torunia, a później Wałbrzyszanie podejmą u siebie KS Polkowice. A już za tydzień odbędzie się HiT, czyli 1/8 finału Pucharu Polski, gdzie Górnik Wałbrzych na własnym stadionie podejmie pierwszą ligową Olimpię Grudziądz. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro.